Spójrzmy teraz na trzecie zadanie. Otóż mamy 30-osobową klasę i wiemy, że w tej klasie 16 uczniów jeździ na nartach, natomiast 10 osób gra w hokeja. Dodatkowo jest powiedziane jeszcze, że połowa uczniów grających w hokeja, czyli połowa z 10 to będzie 5 osób, jeszcze jeździ na nartach, czyli to będą osoby, które i grają w hokeja, i jeżdżą na nartach. No a my mamy powiedzieć, ilu uczniów nie uprawia żadnego z tych sportów. Czyli tak, przede wszystkim wszystkich uczniów mamy 30. No i mamy tak, część uczniów, która jeździ na nartach, i tych uczniów mamy 16. Mamy także część uczniów, która gra w hokeja, no i oczywiście jest 5 osób, które uprawiają oba te sporty. Dlatego ja sobie narysowałam w ten sposób dwa zbiory, ponieważ musi tu być pewna część wspólna, żeby uwzględnić 5 osób, które jeżdżą na nartach i grają w hokeja. I tu sobie napiszemy piątkę. Natomiast jeżeli spojrzycie, to na nartach jeździ 16 osób. Czyli to oznacza, że cały ten zbiór, który teraz obrysowuję, zobaczcie, musi liczyć 16 osób. A skoro my już tutaj mamy 5 osób, to znaczy, że nam brakuje tylko 11. No i wówczas w tym zbiorze mamy 11 i 5, czyli osób 16. Co będzie teraz z hokejem? No zobaczcie, rysuję sobie cały ten zbiór. To są wszystkie te osoby, które grają w hokeja i tych osób mamy 10. No to tu już mamy 5, czyli jeszcze, żeby wszystkie osoby uwzględnić, musimy mieć 5 kolejnych osób. No, czyli tak naprawdę, patrząc na te dwa zbiory, możemy powiedzieć, że 11 osób tylko jeździ na nartach, 5 osób tylko gra w hokeja, a 5 osób jeździ na nartach oraz gra w hokeja. Czyli łącznie tych osób mamy tutaj 11 plus 5 i plus 5, czyli 21 osób. A skoro my wiemy, że cała klasa liczy 30 osób, czyli od 30 odejmiemy 21, no i nam pozostanie 9 osób, które nie uprawiają żadnego z tych sportów.